Kiedy będzie. Coś jakby nie do końca mi wyszło. Zaalarmowałam mamę, mama wezwała pogotowie, a ja wyszłam z kuchni, nie wierząc w to wszystko, co się w niej dzieje. Nie, to nie była żadna niespodzianka lub prezent dla mnie, czy ukłon w moją stronę. To było takie nieśmiałe prawie skorzystanie z mojej sugestii, żeby ta audycja, którą przygotowują, była dużo lepsza. Więc nie ma za co. Jestem lesbijką, kocham inną kobietę. Usamienni. Okej, dobra. Woda przygotowana. Można lać. Jedziemy. Józef Patkowski. Urodzony 15 listopada 1929 roku w Wilnie. W 1953 roku ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim u Zofii Lissy. Od 1957 roku prowadzi założone przez siebie studio eksperymentalne Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Jest autorem kilku prac naukowych i artykułów z zakresu muzyki współczesnej, szczególnie najnowszych jej prądów. Jak podaje Mała Encyklopedia Muzyki Polskiego Wydawnictwa Naukowego z 1968 roku. Kiedy byłam dzieckiem, myślałam, że wszyscy mają swoje hasła w encyklopedii muzycznej. Szybko się okazało, że jednak nie. Kolejnym takim rozczarowaniem dzieciństwa było to, że nie dość, że nie wszyscy są muzykami, to też nie wszyscy są artystami. Mój tata był bardzo wyjątkową osobą i oczywiście w środowisku bardzo szanowaną za swoje niewątpliwe zasługi i ogromny wkład w historię muzyki współczesnej. Natomiast no, dla mnie był przede wszystkim tatą i o tej relacji chciałam dzisiaj troszeczkę poopowiadać. Mój cudowny promotor, obydwu zresztą prac licencjackiej i magisterskiej, profesor Krzysztof Kłosiński, powiedział mi kiedyś, że wy, dzieci słynnych rodziców, macie bardzo pod górę i z taką właściwą sobie skromnością dodał na przykład mój syn. Cudowny, cudowny jest absolutnie profesor Kłosiński. Osobiście najbardziej mu zawdzięczam to, że nie przeszkadzał mi w napisaniu ani jednej z prac. Nie pomógł, ale nie przeszkadzał, także jestem mu bardzo, bardzo wdzięczna. Ale dopiero kiedy to powiedział, a to już było chyba nawet po śmierci mojego taty, to ja sobie dopiero wtedy uświadomiłam, że to może stanowić dla kogoś problem. Ta rozpoznawalność rodzica. Mój tata był bardzo znany i szanowany naprawdę przez większość środowiska. Nawet jeśli ktoś taty bardzo nie lubił i bardzo tata mu działał na nerwy, a potrafił działać na nerwy, bo był wyraźny, to nawet takie osoby obdarzały go ogromnym szacunkiem, co doskonale o nim świadczy. No ale nadal to jest dosyć jednak, jakby nie patrzeć, wąskie grono. Jeśli w środowisku nieartystycznym, niemuzycznym i wśród ludzi, którzy nie są specjalnie zainteresowani muzyką współczesną, powie się nazwisko mojego taty, to raczej ludziom ono pewnie nic nie powie. Problem w tym, że ja dorastałam wyłącznie w tym środowisku wąskim, które tatę znało, więc nie był może celebrytą, ale ja zawsze byłam córką Patkowskiego. I teraz pytanie, czy rzeczywiście odczuwałam na swoich barkach jakiś taki ciężar? Nie. Ja przy tacie, będąc, nie czułam się jak osoba drugorzędna, na drugim planie, bo tata jest taki właśnie mądry, ceniony, szanowany. Absolutnie nie. Ja miałam miłość, akceptację tego człowieka, uwagę. I kiedy byliśmy razem gdzieś, jako dziecko pewnie się jakoś specjalnie dużo nie udzielałam, raczej słuchałam niż mówiłam, ale nigdy nie miałam poczucia niższości. Raczej nie byłam zainteresowana chyba opinią innych osób na swój temat, bo od taty dostawałam wszystko to, co mi było potrzebne. Po prostu taką diagnozą, której nie lubię, ale z którą już po prostu już się poddałam, już nawet z tym nie dyskutuję, jest to, że ja tatę idealizuję. I to na ogół mówią albo osoby, które go nie poznały, w sensie moi psychiatrzy, terapeuci, albo takie osoby, które się gdzieś z nim zetknęły bardzo przelotnie i właściwie znają go głównie z moich opowiadań. Nie wiem, czy to jest na temat, czy nie, ale przypomina mi się taka cudowna kwestia Kurta Cobaina, która brzmi tak. To, że jesteś paranoikiem, nie oznacza, że nie chcą cię dorwać.
I może po prostu tak jest, że okej, idealizuję mojego tatę, bo byłam i nadal jestem w nim po prostu kompletnie zakochana, ale to, że go idealizuję, nie oznacza, że nie był w jakimś sensie idealny, chociaż nie był idealny. Wszystkie osoby, które go znały i nadawały na tych samych falach, znaczy rozumiały go, się w nim po prostu zakochiwały, bez względu na płeć. I nie chodzi mi o jakieś romantyczno-erotyczne historie, tylko po prostu wyznawały mu miłość. Albo nie musiały jej wyznawać, bo po prostu było widać taki absolutny zachwyt, bo tata był osobą charyzmatyczną niesamowicie. I taką ciepłą, pełną dobra. On rzeczywiście ludzi kochał, po prostu. Dla niego te takie podziały klasowe, w jakimś sensie, po prostu nie istniały. Lubił fajnych, mądrych, inteligentnych ludzi i nie lubił głupich i zamkniętych. Miał też takie sformułowanie profesorska głupota, co dobrze też oddaje pewną grupę profesorów. Ja na szczęście takich nie zaznałam prawie na studiach, ale doskonale wiem, jaki typ mentalności miał na myśli. Chociaż przyjaźnił się z wieloma profesorami, których bardzo cenił właśnie za ich wiedzę, erudycję. Zastanawiam się właśnie nad tym idealizowaniem i to jest taki temat, który gdzieś do mnie powraca jak bumerang. Ale to się chyba wszystko sprowadza do tego, że ja nie mam do niego żalu o nic. Czy był idealny? No nie był, bo nikt nie jest. Czy popełniał błędy? No oczywiście, że popełniał błędy. Chyba też dlatego jestem tak w niego wpatrzona, bo gdyby był święty i bez żadnych wad, to budziłby na pewno jakiś mój bunt. Głównie dlatego, że wyczuwałabym w tym fałsz. Mnie otaczały takie osoby nieomylne w swoim odczuciu i takie narzucające innym taki swój obraz. I ja bardzo źle na to reagowałam i wtedy i teraz. Tata nie był osobą, która musiała mówić, że jest wyjątkowa, bo po prostu była wyjątkowa, ale równocześnie nie tworzyła jakiegoś takiego dystansu z powodu swojej wyjątkowości. Tata nie musiał mówić, ja się nie mylę. Co więcej, tata miał prawo się mylić, pozwalał sobie na to. Myślę, że przez nieświadomość jego wyjątkowości u osób, które go nie poznały lub nie znały go dobrze, moje mówienie o nim jest często mylnie interpretowane. Ostatnio pewna bliska mi osoba wyszła z takiego założenia, że ja potrzebuję dać sobie prawo do tego, żeby mieć jakieś pretensje do mojego taty. I tak mnie przekonywała, żebym sobie pozwoliła na złość wobec niego. I ja sobie pozwoliłam na złość wobec niej. Jeśli macie jakieś takie zapędy psychologiczne, jakąś wiedzę i intuicję, ale nie jesteście profesjonalnymi terapeutami, to nie udzielajcie ludziom rad. Największym problemem jest, myślę, to, że to, co wiemy o innych ludziach, wiemy na ogół tylko i wyłącznie od nich samych. No, chyba, że z nimi mieszkamy i przyglądamy się z bliska jakimś ich relacjom. Ale nadal, no, nie siedzimy w głowie drugiej osoby i jeśli bazujemy tylko na tym, co nam dana osoba powie, to nie zakładając wcale tego, że nas chce okłamać, no jednak musimy mieć z tyłu głowy, że nie znamy całej prawdy i całej sytuacji. Jeśli ktoś bazuje na tym, co ja mu mówię o swoim życiu i na tej podstawie udziela mi rad, o które nie proszę, to jest to bardzo zły pomysł, bo ja na ogół pomijam najważniejsze wątki, w ogóle nieświadomie, niecelowo. I rzeczywiście terapeuta, który jest szkolony do tego, żeby wydobyć jak największą liczbę danych, która jemu umożliwi prawidłową pracę, sobie z tym poradzi. Ale jeśli się nim nie jest, można wyprowadzić błędne wnioski, których wypowiedzenie nie będzie nikomu służyć. Więc raczej sobie chyba nie pozwolę sobie na złość wobec taty, ale nie dlatego, że uważam, że nie popełnił nigdy błędów. Nie pozwalam sobie na nią, dlatego że był spójny i nigdy też nie kreował się na osobę nieomylną. W pewnym momencie takiej mojej pracy autoterapeutycznej i takiego zaglądania w najgłębsze zakamarki siebie samej, zaczęłam sobie zadawać pytanie, czy ja przypadkiem nie mam kompleksu Elektry. To się zdarza. I chciałam być w tej kwestii też z samą sobą szczera. Ale szybko zrozumiałam, że nie, że ja bardzo się czuję częścią mojego taty. I ten zachwyt nim, który mi towarzyszy od dziecka, jest związany z tym, że ja siebie widzę w nim. Że on był takim trochę lustrem dla mnie, że to nie ja jestem jakaś
zupełnie inna i dziwna, tylko te rzeczy, które dla mnie samej były we mnie trudne na przykład, to widziałam je w nim i uwielbiałam je w nim. I widziałam też, że inni ludzie uwielbiają je w nim. Czyli to może jakoś tak fajnie we mnie rozkwitnie. Tak chyba o tym myślałam. Na pewno w tym wszystkim również istotna jest choroba taty. Cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową. I tutaj mam ogromną wdzięczność do obojga rodziców, zwłaszcza do mamy, bo oni mi bardzo dobrze wytłumaczyli, na czym ta choroba polega. I kiedy czytałam moją lewą jogę, znakomitą książkę, jedną z moich ulubionych ostatnio, Pauliny Młynarskiej, której tata, Wojciech Młynarski, również cierpiał na tą samą chorobę, to autorka właśnie wspomina, że ona do 14 roku życia nie miała świadomości, że on jest chory, że jego dziwne, niepokojące bardzo, czasami przerażające zachowanie w manii jest wynikiem choroby. I też nie wiem, jaka byłaby moja relacja z moim tatą, gdybym nie wiedziała, że pewne rzeczy wynikają z choroby. Inna sprawa, że jego zachowania w manii nie były chyba aż tak bardzo dla mnie przerażające. No niemniej jednak depresja go wyłączała z życia całkowicie. On potrafił miesiąc, dwa miesiące być po prostu nieobecny, leżeć i absolutnie nie brać udziału w życiu domu. A kiedy nie chorował, no to też dosyć sporo pracował, więc właściwie był nieobecny bardzo często. I być może też moja relacja byłaby inna, wcale nie wiem czy lepsza, gdyby był dużo bardziej obecny. Właśnie. Dla mnie istotna była jakość tego bycia jego ze mną, a niekoniecznie ilość. On mi dawał niesamowicie dużo przestrzeni i wolności. Ktoś mi właśnie powiedział, że dzieci nie potrzebują przestrzeni, tylko potrzebują obojga rodziców. Nie wiem, czy się z tym zgodzę. Wydaje mi się, że każde dziecko jest po prostu małym, ale człowiekiem kompletnie innym, z innymi potrzebami. I jasne, dzieci potrzebują dyscypliny, dzieci potrzebują granic, bardzo ich potrzebują, bo to im pomaga się prawidłowo rozwijać. Natomiast ja na pewno bardzo tej przestrzeni, wolności potrzebowałam. I każdy, kto próbował mi je ograniczyć, był automatycznie traktowany przeze mnie jak wróg. Więc po pierwsze dostawałam właśnie potrzebną przestrzeń i wolność. Dostawałam też równocześnie taką pełną akceptację. Gdybym pewnego dnia przyszła do domu i powiedziała, że jestem lesbijką, kocham inną kobietę. Nie jestem lesbijką, nie spałam z kobietą nigdy jeszcze. Chociaż myślę, że każdy jest gdzieś tam w głębi duszy biseksualny. Natomiast gdyby była taka rzeczywiście sytuacja, że przychodzę w wieku lat, nie wiem, 16, 17, 15, przedstawić swoją dziewczynę i powiedzieć rodzicom, że ją kocham i chcę z nią być, to jestem więcej niż pewna, że dla taty nie miałoby najmniejszego znaczenia, czy ja przychodzę z mężczyzną, kobietą, czy z kilkoma osobami. Ważne byłoby dla niego to, czy ja jestem szczęśliwa, czy ja nie jestem wykorzystywana w żaden sposób. I czy na pewno jest mi dobrze. Moje szczęście było dla niego bardzo, bardzo istotne. Równocześnie, kiedy będąc w pierwszym takim poważnym związku, zapytałam taty, czy pasujemy do siebie. Taka bardzo podekscytowana. W ogóle trafiłam na przede wszystkim bardzo złego człowieka, ale wtedy tego nie wiedziałam. I pamiętam, że tata mi wtedy powiedział, że po pierwsze on jest z zewnątrz tej relacji, więc nie może mi powiedzieć, czy do siebie pasujemy, bo tego po prostu nie wie. A po drugie, że ja sama będę to wiedzieć dopiero po dłuższym czasie bycia razem. I to na pewno nie była odpowiedź, którą chciałam usłyszeć wtedy. Ja wtedy chciałam usłyszeć, że idealnie do siebie pasujemy i trochę byłam chyba rozczarowana. Dzisiaj widzę też, jak bardzo to było mądre, bo dlaczego był we mnie taki pomysł, żeby pytać osobę, nawet tak bardzo bliską jak własny ojciec, ale skąd w ogóle się pojawił we mnie taki pomysł, że ktoś z zewnątrz może mi powiedzieć cokolwiek na temat mojej relacji z innym człowiekiem, relacji miłosnej. Wtedy tej lekcji nie zrozumiałam. Dzisiaj ją rozumiem bardziej. Tata w ogóle wyprzedzał swoje czasy. Ale to szczęście, moje szczęście i szczęście w ogóle było takim tematem wiodącym, bardzo często się przewijającym. Na tyle dla taty ważnym, że niechcący wpłynął na to, czym pachnę.
drogeriach, kiedy tata kupował albo coś dla siebie, albo dla mamy, to na ogół dostawał właśnie od zaprzyjaźnionych pań próbki zapachowe. Zawsze tych próbek dostawał jakąś taką nadprogramową ilość i przynosił nam je. I jedną z tych próbek była próbka perfum Clinique Happy. I on już wiedział, w momencie kiedy dostał tą próbkę, już wiedział, że to jest próbka, którą mi sprezentuje, bo on po prostu zawsze chciał, żebym ja była happy. I no tak się stało, że te perfumki kompletnie skradły moje serce i pachnę nimi do dzisiaj. 26 października 2005 roku wróciłam z antykwariatu, w którym wtedy dorabiałam na pierwszym roku studiów, późnym wieczorem do domu. Tata siedział przy stole w kuchni, a ja przywitałam się z nim i zaczęłam mu opowiadać o tym, jak minął mój dzień. W pewnym momencie o coś zapytałam, nie uzyskałam odpowiedzi, więc zapytałam drugi, trzeci raz. Podeszłam do taty bliżej i okazało się, że ma sine usta. Tata często, siedząc, zasypiał przy stole, ale budził się tak szybko, jak ktoś zaczynał do niego mówić. Sine usta powinny mi właściwie od razu uświadomić, co tak naprawdę się stało, ale nie uświadomiły. Zaalarmowałam mamę, mama wezwała pogotowie, a ja wyszłam z kuchni, nie wierząc w to wszystko, co się w niej dzieje. Pamiętam, że zadzwoniłam wtedy do swojej ówczesnej przyjaciółki, która z właściwym sobie taktem i delikatnością powiedziała mi, że mój tata jest już stary i właściwie powinnam się liczyć z tym, że właśnie umarł. Odszedł we śnie, w kuchni, miejscu bardzo dla siebie ważnym, miejscu, w którym powstało wiele niesamowitych potraw i wiele niesamowitych przyjęć, które przygotowywał dla najbliższych ludzi. Był znakomitym kucharzem. Najtrudniejszym dla mnie czasem był ten od śmierci do momentu kremacji. Miałam ogromny problem z kontaktem z ciałem pozbawionym ducha. Kremacja dla mnie była takim momentem uwalniającym. I choć trudno oczywiście nazwać czas, w którym traci się ukochanego ojca, czasem wesołym. Jednak dla mnie to doświadczenie było w najlepszym tego słowa znaczeniu pozytywne. Miałam ogromną wdzięczność, że to właśnie tata był tym człowiekiem, który pokazał mi śmierć. Nie był może pierwszą osobą z bliskiej rodziny, która zmarła, natomiast był pierwszą osobą naprawdę dla mnie ważną, z którą miałam tak silną więź. Bez względu na to, w co wierzymy, prawda jest taka, że nikt z nas nie wie, co jest po śmierci. Na pewno jakieś takie przeświadczenie, że tata gdzieś teraz siedzi na chmurce i patrzy na mnie z góry czy skądkolwiek, jest mi kompletnie obce. Natomiast miałam niesamowite doświadczenie po jego śmierci, tego, że on żyje w innych ludziach, że żyje w ich wspomnieniach. I że tak długo, jak ludzie będą wspominać przede wszystkim jego dobro, nie tylko jego jako człowieka, ale to dobro, które im dawał, tak długo on po prostu będzie obecny. Pamiętam, że stosunkowo niedługo po jego śmierci była muzyka elektronika nowa we Wrocławiu, na którą pojechałam, fantastyczny festiwal. Później Audio Art w Krakowie. I we wszystkich tych miejscach ja spotykałam ludzi, których dobrze znałam, którzy mieli taką potrzebę podejść do mnie i opowiedzieć mi, jak bardzo mój tata wpłynął na ich życie. Podchodzili do mnie na przykład fantastyczni kompozytorzy płci obojga i mówili mi, że nigdy nie zaczęliby komponować, gdyby nie tata. Myślę, że to poczucie bliskości i takiej jedności z tatą było dla mnie po jego śmierci dużo, dużo silniejsze niż za jego życia. Miałam kontakt z taką czystą, żywą właśnie esencją taty, nie ograniczoną przez różne choroby, wiek. Niesamowite doświadczenie. Trudne i bolesne, ale równocześnie piękne.
Jakiś czas temu, o czym wspominałam też na swoim blogu, odezwali się do mnie twórcy programu Dwie do setki w Radiowej Dwójce, ponieważ przygotowywali audycję poświęconą tacie zatytułowaną Józef Patkowski – Od maszyn piekielnych do studia eksperymentalnego. Poprosili mnie o możliwość krótkiej rozmowy właśnie na temat taty, co odebrałam jak bardzo miły gest. Udało nam się połączyć na antenie telefonicznie. Jakość tego połączenia nie była najwyższa, natomiast chyba ta rozmowa przebiegła całkiem sprawnie. Jednak chciałabym zdradzić pewne kulisy i też moje refleksje, które dopiero nastąpiły, jak najczęściej to bywa po nie w czasie. Przed audycją kontaktowali się ze mną nie sami prowadzący, tylko osoba przygotowująca tą audycję. I zostałam w tej rozmowie poproszona o zasugerowanie utworów muzycznych istotnych właśnie w naszej relacji, czyli relacji córki z ojcem. Ponieważ audycja trwała 2 godziny, było bardzo dużo wspaniałych gości zaproszonych i to były bardzo różne relacje. No, moja z tatą była bardzo specyficzna i inna. Zasugerowałam kilka konkretnych utworów, kilka nazwisk lub nazw grup, między innymi The Prodigy, czyli zespołu bardzo ważnego dla mnie i dla taty. No i tutaj napotkałam na schody, bo się dowiedziałam, że Prodigy to może być problem. I w takiej swojej naiwności zupełnej odpowiedziałam, że ach, rozumiem, no przecież prawa autorskie, pewnie to was powstrzymuje przed puszczeniem piosenki The Prodigy, jakiejkolwiek. I dowiedziałam się, że nie, że przecież to jest Radiowa Dwójka. Ja pisałam z osobą albo w moim wieku, albo nawet młodszą ode mnie i ta refleksja dopiero przyszła po tej rozmowie do mnie, że taka postawa jest kompletnym zaprzeczeniem postawy taty, którą miał przez całe życie, do samego końca. Gdyby ktoś tacie powiedział, że on w swojej audycji w Radiowej Dwójce nie może puścić The Prodigy, bo to jest rozrywka, a Radiowa Dwójka jest poważna i nie bruka się czymś tak niskim jak muzyka rozrywkowa, to by tata w takiej sytuacji powiedział, a ja to chromolę. To jest piękne sformułowanie, którego bardzo często używał. I co więcej, wiem, że w nim samym wywołałoby to ogromny bunt. Tata bardzo lubił młodych ludzi, ale młodych duchem, czyli w żaden sposób nie był bezkrytyczny. On po prostu uwielbiał młodość ducha i taką otwartość. Więc kiedy ta refleksja, no właśnie po nie w czasie, ale jednak do mnie przyszła, to napisałam jeszcze raz do osoby, z którą korespondowałam, że nalegam na The Prodigy, bo robicie audycję o tacie. I zwłaszcza w kontekście moich relacji z nim, to jest ważne. No i później już na antenie, w trakcie trwania audycji, kiedy udało mi się tam połączyć właśnie z prowadzącymi, to oni w pewnym momencie, już nie pamiętam jak to dokładnie ujęli, ale chodziło o to, że mają niespodziankę dla mnie. I teraz takie życie na krawędzi, po prostu odważyli się i włączyli pierwsze takty The Firestarter. Brawo, brawo, bravissimo. I to było 10 sekund. I wyciszyli. To znaczy, ja myślałam, że tam skisnę po drugiej stronie. Nie wiedziałam, co jest bardziej żenujące. Czy to, że nazwali to niespodzianką dla mnie, czy że wyciszyli to po tych 10 sekundach, że bo Jezu, ola Boga, ktoś sobie nie pomyślał, że w Radiowej Dwójce takie bezeceństwa lecą, jak utwór, który ma już chyba, nie wiem, 25 lat, staje się. I jest po prostu rewelacyjnym numerem, również trochę elektronicznym. A przede wszystkim bardzo cenionym przez osobę, o której robią 2-godzinną audycję. Więc nie, to nie była żadna niespodzianka lub prezent dla mnie, czy ukłon w moją stronę. To było takie nieśmiałe prawie skorzystanie z mojej sugestii, żeby ta audycja, którą przygotowują, była dużo lepsza. Więc nie ma za co. Jeśli chodzi jeszcze o sam przebieg tej audycji, ja miałam tuż po niej i w jej trakcie takie przekonanie, że jest bardzo miło i że jest naprawdę bardzo tak kulturalnie prowadzona. Natomiast im więcej czasu od niej minęło i im więcej razy ją sobie wysłuchałam, tym więcej rzeczy mnie w niej drażniło. Na pewno takie nazywanie taty na każdym kroku radiowcem. On się za radiowca nigdy nie uważał. Co więcej, on radia jako instytucji nie lubił i żadnej instytucji nie lubił.
lubił wszelkie kreatywne działania, ale konieczność obcowania z instytucjami była dla niego raczej przykrym obowiązkiem, a nie czymś, co go uskrzydlało. Także w życiu sam by siebie radiowcem nie nazwał i nie wiem, dlaczego w ogóle nie zaoponowałam. Chyba mnie to jakoś zaskoczyło na tyle, że nie przyszło mi do głowy, żeby zareagować. Wyczuwam, że jest duża potrzeba, żeby przypomnieć jego sylwetkę w taki sposób bardzo rzetelny. Tata niestety nie miał szczęścia do dobrej biografii i to nie dlatego, że nikt jej nie napisał, tylko właśnie dlatego, że ktoś ją napisał i no nie zrobił tego dobrze. Więc tu się jakieś chyba otwiera pole do działania, być może również dla mnie. Chociaż zawsze się przed tym bardzo wzbraniałam, bo brak mi dystansu, który jest potrzebny do stworzenia naprawdę dobrej pracy. Ale kto wie, może z pomocą jego przyjaciół kiedyś. I to by było chyba na tyle dzisiaj. Reminiscencja, refleksja, redakcja. Dotarliśmy do tego momentu podcastu, w którym opowiadam o tym, jak się sama czułam, nagrywając konkretny odcinek. Po pierwsze, zaskoczyło mnie to, jak szybko udało mi się nagrać to, co miałam dzisiaj do powiedzenia. Być może dlatego, że temat dla mnie samej był bardzo wdzięczny, a przede wszystkim ważny. Po drugie, miałam takie poczucie powrotu do korzeni. Chyba dużo rzeczy udało mi się jakoś poukładać we własnej głowie, mówiąc o nich dopiero teraz. I to było dla mnie bardzo cenne. Bardzo się starałam, żeby nie popełnić tych błędów, które popełniłam przy poprzednim odcinku. Ale udało mi się popełnić zupełnie nowe, co nadal jest dla mnie jakąś nauką, czego powinnam unikać. Także podchodzę do tego z dużą pokorą, licząc też na wyrozumiałość moich słuchaczy. Wiele rzeczy nie zostało też dzisiaj powiedzianych. Może kiedyś tutaj też do nich wrócę. Zobaczymy. Dziękuję, że ze mną byliście i że mnie wysłuchaliście. A na koniec piosenka. No, nie mogłam wybrać innej w odcinku poświęconym w całości mojemu tacie. Jest to piosenka z mojej autorskiej płyty Schizotymik i nosi tytuł Pokolenie JP. Użyłam w niej fragmentu audycji mojego taty z 1961 roku, a dodatkowo też jego głos stał się samplem do tej piosenki. Także w pewnym sensie śpiewam razem z tatą. Było to naprawdę niesamowite doświadczenie dla mnie, bardzo, bardzo dziwne, ale bardzo ciekawe. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Na razie, pa! Przemiana bohatera w małego ptaszka, który jednak może się porozumiewać ludzkim głosem. Mówam ludziom, jestem pokolenie JP, sztuka pobudza mnie, wierzę w piękne idee. Mówam ludziom, wierzę mocno, wierzę w to, że jeden człowiek może zrobić coś dla kraju. Bez słów pustych jak patriotyzm, bez pieniędzy, z otwartym umysłem. Wierzę mocno, wierzę w ludzi. Wszyscy potrzebują sztuki, bez podziału na wyższą i niższą, bez podziału na gorszych i lepszych. Jestem pokolenie JP, sztuka pobudza mnie, wierzę w piękne idee. Mówam ludziom. Jestem pokolenie JP, sztuka pobudza mnie, wierzę w piękne idee. Mówam.
ufam ludziom. Czy masz lat 20 czy 100? Wykonuj swoją pracę z taką samą pasją. Szkoda życie tracić na wygodnych posadkach, bez perspektyw na zmienienie świata. Jestem pokolenie JP, sztuka pobudza mnie, wierzę w piękne idee. Ufam ludziom. Jestem pokolenie JP, sztuka pobudza mnie, wierzę w piękne idee. Ufam ludziom. Lub też, jeśli kto woli, godzinę godzinnego drapieżnika.